wielkim odkryciem dla mnie był fakt, że niebo to nie jest miejsce. Kiedy byłam małą dziewczynką, to myślałam o niebie jako o jakimś odległym miejscu, do którego być może uda mi się wejść, jak będę grzeczna, jak będę dobra przez całe moje życie. I na końcu dostanę ten złoty bilet, zieloną kartę. Proszę bardzo, bramy się otworzą i będę mogła wejść do nieba. Rzeczywistość nieba jest zupełnie inna. Kiedy czytam Słowo Boże, dowiaduję się z niego, że niebo przede wszystkim to jest przebywanie w Bożej obecności, że w niebie nie chodzi o znalezienie świętego spokoju. Przebywanie w atmosferze nieba wydarza się wtedy, kiedy ja kocham, kiedy przebaczam, kiedy intencją mojego serca jest bycie dobrym. Posłuchajcie, co do powiedzenia na ten temat ma mój gość, Arkadio. Pamiętam, jako dzieciak wyobrażałem sobie swoje niebo i takie spełnienie, później jako dorastający chłopak, że jak będę miał dopalenia dużo, zielonego, że jak będę się znajdę, wiesz, na majce, takie były jakieś moje wyobrażenia, to w ogóle będzie moje niebo i nic wiele nie będę musiał robić w życiu. W takim sensie, że będę właśnie cały czas odpoczywał i tak dalej. No doprowadziło mnie to tylko do takiej sytuacji, że wmieszałem się w handlowanie, w problemy ze szkołą, że tata straszył mnie ośrodkiem poprawczym, że mama już sobie nie dawała rady, że już ogólnie jakbym mega przypał. Nie będę tego nie wiadomo jak rozwijał. I wtedy to prawdziwe niebo zaczął pokazywać mi mój brachol. Gość, który walczył o mnie na różne sposoby, który próbował do mnie dotrzeć naprawdę na setki różnych sposobów. Wielokrotnie było tak, że jednym uchem wpadało, a drugim uchem wypadało to, co on do mnie gadał i nie dało się do mnie dotrzeć. Natomiast był taki moment, kiedy już w takim moim potężnym kryzysie, kiedy te konsekwencje zaczęły mnie naprawdę dojeżdżać, już nie byłem takim cwaniakiem, ochoczym kozaczkiem, który gdzieś się, wiesz, rozpychał, tylko było trudno. Pamiętam jego słowa, które mi powiedział mi: brachu, nawet nie wiesz, jak ja bardzo cię kocham. I słuchajcie, to były słowa, które sprawiły, że moje uszy zaczęły być otwarte na słyszenie tego, co jest prawdziwym niebem. I teraz ja widziałem mojego brata, to było dla mnie inspiracją, który był zadowolony, szczęśliwy, pomimo różnych trudności, była w nim radość i chęć do życia. Ja zacząłem tego pragnąć, zacząłem jakby próbować go naśladować. On mi pokazał drogę, to się zaczęło od modlitwy wstawienniczej, spowiedzi z całego życia, jakiejś formacji, wspólnoty i tak dalej. Ja zacząłem widzieć i jakby usłyszałem też takie słowa od jednego z kapłanów, że Pan Bóg jest największym fanem twoich talentów, moich talentów. I teraz niebo będę miał wtedy, kiedy nauczę się tutaj skrzydłami i tymi talentami tak machać, żeby w niebie potrafić naprawdę żyć pełnią tymi talentami, które Pan Bóg już dał mi tutaj na ziemi. Jakby z tym mi się kojarzy niebo, z taką perspektywą, że ja wiecznie będę mógł robić to, co kocham. Gdzieś tą ideę próbuję młodym ludziom pokazywać na naszych spotkaniach profilaktycznych w wielu miejscach. Niebo to dla mnie też relacje tutaj z dzieciakami i służba. Myślę, że to nie jest tak, że tak jak sobie myślałem jako małolat, że niebo to jest tylko coś, co jest przyjemne i ja nic nie muszę robić. To jest takie wyobrażenie sztucznego, świętego spokoju. Tylko niebo to jest to, kiedy ja mogę komuś też posłużyć, kiedy ja mogę zbudować relacje, kiedy spotykam to niebo w swoich dzieciakach, w swojej żonie, w swoich przyjaciołach, kiedy próbuję być dobrym dla innych, dawać im jakąś miłość. Jakby to jest dla mnie codziennością, to jest dla mnie takim niebem i to, o czym staram się ostatnio też gdzieś mówić w różnych miejscach swojego życia, czyli złapanie takiej harmonii pomiędzy tym wszystkim, wiarą, relacją, pasją, pracą, że to tworzy tutaj przedsionki nieba na ziemi i tutaj musimy się nauczyć żyć tak, żeby tam u góry potrafić naprawdę to robić. Tego wam wszystkim życzę. Mega się cieszę, że dostałem zaproszenie od Gabi i całej ekipy do utworu Szukałem Nieba, bo gdzieś cały czas próbuję go tutaj na ziemi szukać, łączyć to z rzeczywistością. Mega serdecznie was zapraszam do posłuchania tego numeru. To była dla mnie wielka przygoda, żeby zrobić to z tą ekipą i to nagrać. Życzę wam, żebyście to niebo też dzięki temu numerowi znaleźli tutaj na ziemi. Trzymajcie się.